Żeby zrozumieć przyczyny śmierci Emila Barchańskiego, trzeba się pochylić nad spektakularnym wydarzeniem, które miało miejsce 10 lutego 1982 roku na placu Dzierżyńskiego, dzisiaj placu Bankowym. Wtedy to około 17:30 grupka młodych chłopców, w tym sam Emil Barchański, ale również chociażby Artur Nieszczerzewicz, Marek Marciniak, parę innych osób, przeprowadziło jedną z najbardziej wybuchowych akcji stanu wojennego, którą można by określić mianem małego sabotażu. Mianowicie po oblaniu benzyną pomnika Dzierżyńskiego, który złowrogim cieniem rzucał się na cały plac i w warstwie symbolicznej na całe miasto, podpalono tą farbę, no i wyglądało to tak, jakby pomnik Dzierżyńskiego zapłonął. Młodzi ludzie dokonali tego spektakularnego czynu, podpalili pomnik Dzierżyńskiego, rozpierzchli się, uciekli. Właściwie udało im się, oprócz jednego wyjątku, mianowicie wspomniany przeze mnie Marek Marciniak, no niefortunnie nie zdołał uciec i został zatrzymany, ale podczas śledztwa, brutalnego zresztą, nie zdradził swoich wspólników i wydawało się, że młodym ludziom uda się uciec, wywinąć i nie doświadczyć zemsty aparatu represji, który oczywiście był, no, całego systemu aparatu partyjno-państwowego, który był rozwścieczony tą akcją. Trzeba zwrócić uwagę na okres przed stanem wojennym i zaangażowanie młodego, 15-letniego właściwie jeszcze przed stanem wojennym, prawda, Emila Barchańskiego, który dopiero co wchodzi w okres licealny, angażuje się w działalność licealną w Liceum Ogólnokształcącym imienia Reja. Jest taką osobą bardzo aktywną, a ta aktywność no, wzrasta tym bardziej w momencie, kiedy stan wojenny zostaje wprowadzony 13 grudnia 1981 roku. I młody chłopak nie ogranicza się takich typowych manifestacji oporu, to znaczy przypinania sobie na przykład opornika, prawda, do klapy marynarki, czy czytania ulotek, czy literatury drugobiegowej, tylko aktywnie wchodzi w tworzenie właściwie inicjatyw podziemnych. Oczywiście i nosi opornik i czyta tą literaturę, ale też chce czegoś więcej. Bierze udział w tworzeniu takiej grupy konspiracyjnej, która nazywała siebie Piłsudczykami, co też pokazuje jego pewną drogę ideową, prawda, czy takie tradycje ideowe, w których chce walczyć o niepodległość, no bo to jest dla niego sprzeciw wobec stanu wojennego, jest walką po prostu o niepodległość. Fakt, że organizuje wraz z kolegami tą akcję Cokół, jak to kryptonim taki sobie wymyślono, no pokazuje, że ten protest wobec stanu wojennego rzeczywiście przybierał formy no co najmniej małego sabotażu. Należy podkreślić, że Emil Barchański niemalże od samego początku jego działalności w okresie stanu wojennego był poddany inwigilacji Służby Bezpieczeństwa. Inwigilacja ta miała miejsce poprzez agenturę, która była ulokowana w środowisku, w którym działał Emil. Barchański angażował się również w powielanie, w drukowanie prasy podziemnej i wraz z kolegą Szymonem Pochwalskim wpada podczas druku bibuły, była to jedna z książek Adama Michnika, wpadł, został aresztowany, poddany brutalnemu przesłuchaniu. On trafił do Pałacu Mostowskich, chociaż nie powinien, bo był niepełnoletni, prawda? Formalnie nie mógł jako niepełnoletni być przesłuchiwany w takiej formie przez SB. Został poddany brutalnemu śledztwu, zdradził niewiele, głównie pseudonimy, no ale wymuszono na nim pewne zeznania, no brutalnym, po prostu bestialskim biciem. Osoba, która prowadziła ten punkt drukarski w Warszawie na ulicy Targowej, gdzie doszło do zatrzymania Emila Barchańskiego, również była tajnym współpracownikiem. Tajnym współpracownikiem był także drukarz, który przyuczał Emila i Szymona do druku wydawnictw podziemnych. Tylko Emil Barchański poniósł konsekwencje prawne swojego zachowania i za drukowanie ulotek poniósł odpowiedzialność jako nieletni. Natomiast współpracujący z nim Szymon i razem z nim zatrzymany nie poniósł żadnej odpowiedzialności karnej, a co więcej, latem 1982 roku dostał on paszport i wyjechał do Francji. Tak się złożyło, że raptem tydzień po sprawie Cokołu, po podpaleniu pomnika Dzierżyńskiego, w przypadkowej szamotaninie został zastrzelony sierżant MO Zdzisław Karos w tramwaju linii numer 24 w pobliżu pętli na kole przez młodą grupę innych konspiratorów, która nie była związana z Piłsudczykami.
No ale siłą skojarzeń zaczęto dwie sprawy łączyć i ten cień zastrzelonego, przypadkowo czy nie, ale zastrzelonego sierżanta MO rzucił się również na Barchańskiego, został jakby wciągnięty w tę sprawę, no tyle tragiczną, że tutaj z nią związana będzie nie tylko śmierć pośrednio Barchańskiego, ale również inna bardzo znana sprawa księdza Sylwestra Zycha, zamordowanego kilka lat później. Sierżant Harros został postrzelony w tramwaju przez młodych ludzi podczas próby rozbrojenia go. W toku prowadzonego śledztwa przyjęto założenie, że sprawcami zabójstwa Harrosa i podpalenia pamiątka mogą być te same osoby, gdyż z relacji świadków wynikało, że byli to młodzi chłopcy. Przyjęto hipotezę, że wykryto wielką organizację młodzieżową, która miała zasięg, można powiedzieć, obejmujący kilka miast. O wynikach postępowania tej grupy bezpośrednio byli informowani generał Jaruzelski, a także generał Ciszczak. Barchański jest wezwany bodaj 17 maja na rozprawę przeciw właśnie Marciniakowi i jeszcze drugiemu koledze, Sokolewiczowi, Tomaszowi Sokolewiczowi, którzy zostali też zatrzymani w związku z Sokołem, już mówiąc skrótowo. I tam dochodzi do dość niezwykłego wydarzenia, które też jest niestety gwoździem do trumny, i to dosłownie, dla Barchańskiego, bo on nagle publicznie, tym razem rozprawa jest publiczna, są dziennikarze niezależni, jest zainteresowanie korespondentów zagranicznych i on w świetle fleszy, można by powiedzieć, chociaż to jednak jest pewne nadużycie, odwołuje te swoje zeznania złożone, wymuszone, prawda, brutalnym przesłuchaniem zaraz po wpadce, twierdzi, że właśnie był bity, że był maltretowany, on nie zgadza się w ogóle z tym, co powiedział wcześniej, jest niewinny, jego koledzy są niewinni, a co więcej, jest gotów zidentyfikować tych funkcjonariuszy, no, którzy ze złamaniem jakichkolwiek, prawda, reguł, nawet tych komunistycznych, bili go, maltretowali. Sprawą zatrzymania kolegi Emila Barchańskiego, Tomka, który był przywódcą organizacji, zainteresował się funkcjonariusz Departamentu I. Jak się okazuje, był on oficerem prowadzącym ojca kolegi Emila Barchańskiego, Tomka. Ojciec ten sprawował wówczas kierowniczą funkcję w Polskiej Akademii Nauk i miał kontakty z Departamentem I. Był o tyle istotną postacią, że zapewniał funkcjonariuszom Departamentu pracę pod cywilnymi nazwiskami w instytucjach państwowych. Na prośbę ojca zatrzymanego Tomka, funkcjonariusz ten przeprowadził rozmowę z funkcjonariuszami prowadzącymi śledztwo. Celem tej rozmowy było ustalenie, czy zatrzymanie syna kontaktu operacyjnego wpłynie na jego możliwości operacyjne i dalszą współpracę. Z informacji, jakie zostały ujawnione w śledztwie, funkcjonariusze prowadzący dochodzenie wskazywali, że sprawa ma charakter poważny i kolega Emila Barchańskiego, Tomek, jest przywódcą organizacji i zebrany materiał dowodowy bardzo go obciąża i z tej sprawy się nie wywinie. Emil po orzeczeniu sądu dla nieletnich został zwolniony ze schroniska dla nieletnich i wrócił do domu. Do niego zbliżył się o wiele starszy mężczyzna, student, który zamieszkiwał w tym samym bloku co Emil Barchański. Podczas spaceru z psami zaprzyjaźnił się z Emilem Barchańskim. Emil dość często spotykał się z Hubertem i był to wtedy jego najbliższy kolega, którego darzył sympatią. W toku śledztwa ustalono, że osoba ta pozostawała wówczas w zainteresowaniu wywiadu wojskowego. Wyszedłem po słońce. To jest ostatnia informacja, jaką matka Emila przeczytała, bo napisał jej taką karteczkę właśnie, wracając szybciej ze szkoły. Zostawił tą karteczkę, wyszedłem po słońce, czy na słońce i wraz z Hubertem Iwanowskim i psami, przynajmniej z tym swoim psem, jak się wydaje, chociaż rzecz jest pewna,
udał się nad Wisłę. Dwa dni później, kiedy mniej więcej na 500 kilometrze Wisły patrolujący ten teren żołnierz, funkcjonariusz, też osoba dość tajemnicza, bo właściwie nie powinien się tutaj znajdować, ale to już może jest inna historia, no, wyłowił ciało młodego chłopaka zidentyfikowanego po pewnym czasie jako Emil Barchański. I akurat na tyle wstrzymano jeszcze później przeprowadzenie sekcji zwłok, że no, wiadomo, po utonięciu kilka dni minęło, no, te zmiany w organizmie były już na tyle duże, że trudno było no, coś innego niż utonięcie stwierdzić. Władze, jak już mówiłem, i to jest jakby kolejny epizod no, tego dramatu, no, robiły wszystko, żeby oczywiście sprawę zamieść o dywan i tak to też poczyniono. Już to odwlekanie sekcji zwłok, prawda? Mataczenie w śledztwie, czy takie specjalne, prawda, lekceważenie na pewnych znaków zapytania, które zaczęły się mnożyć, no, doprowadziło w sposób naturalny do tego, że sprawę chciano wyciszyć również sądowo i umorzono no, z powodu braku stwierdzenia innych przyczyn niż no, utonięcie śmierci chłopca. Zbierane w toku prowadzonego śledztwa dowody na okoliczność rozpracowania Emila Barchańskiego przez Służbę Bezpieczeństwa miały posłużyć do weryfikacji przyjętych w śledztwie hipotez dotyczących jego zgonu. Pierwszą z nich skonstruowano na podstawie zeznań matki Emila Barchańskiego, która całe życie wyrażała przekonanie, że to właśnie działalność antykomunistyczna jej syna, a zwłaszcza udział w podpaleniu pomnika Feliksa Dzierżyńskiego było powodem zgładzenia go przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Inną hipotezą, która przewija się w materiale dowodowym, jest to, że Emil został zabity, gdyż funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, którzy poddali go torturom, obawiali się, że podczas okazań wskaże ich jako stosujących niedozwolone metody śledcze i będą oni ponosić odpowiedzialność karną z tytułu popełnionego przestępstwa. Przyjęto wersję, że śmierć Emila Barchańskiego może mieć związek z zapewnieniem ochrony kontaktowi operacyjnemu Departamentu I MSW, którym był ojciec kolegi Emila Tomasza. Z materiału zebranego w sprawie wynika bowiem, że funkcjonariuszom Departamentu I bardzo zależało na tym, aby nie stracił on zajmowanego stanowiska w Polskiej Akademii Nauk, a skazanie jego syna za przestępstwo, które było wymierzone bezpośrednio w taki symbol jak pomnik Feliksa Dzierżyńskiego, mogłoby doprowadzić do tego, że z tej funkcji zostałby odwołany. Dokumenty zebrane w toku prowadzonego śledztwa wskazują, iż ta trzecia hipoteza wydaje się najbardziej prawdopodobna. Ze względu na zniszczenie materiału dowodowego w postaci materiałów archiwalnych Służb Bezpieczeństwa, na chwilę obecną należy stwierdzić, że wszystkie źródła dowodowe w tej sprawie dostępne prokuratorowi zostały wyczerpane.